Dell Latitude 3380. Niepozorny laptop za małe pieniądze. W dzisiejszym quickshocie zajmiemy się właśnie nim. Zapraszam do oglądania. Dell Latitude 3380 to ciekawa propozycja dla osób z niewielkim budżetem, które poszukują małego, poręcznego laptopa, dla których ważna jest długa praca na baterii przy jednoczesnym zachowaniu płynności pracy. Laptop ma ekran o przekątnej 13,3 cala, ma 33,3 cm szerokości, 23,2 cm długości i 23 mm grubości, waży 1,630 g. Rozdzielczość ekranu to 1366 na 768 pikseli, matryca jest matowa, dzięki czemu praca w nasłonecznionych miejscach nie stanowi problemu. Laptopy wypuszczone zostały z procesorem i3-6006U, który bardzo dobrze radzi sobie zarówno z optymalizacją pracy na baterii, dzięki czemu laptop poradzi sobie bez zasilania na spokojnie kilka godzin, a przy odpowiednim użytkowaniu nawet i dłużej, jak i płynnym działaniem całego systemu. W 3380 zamontować możemy do 16 GB pamięci RAM w jednej kości DDR4, ponieważ laptop posiada jeden slot. Dysk, jaki możemy zainstalować w laptopie, to SSD 2,5 cala. Na górze ekranu znajdziemy kolejno mikrofon, kamerę internetową, diodę aktywności kamery i drugi mikrofon. Z lewej strony laptopa mamy miejsce na zasilacz, port RJ45, port HDMI, złącze USB 3.1 z funkcją PowerShare oraz czytnik kart microSD. Na prawym boku zobaczymy złącze Noble Wedgelock do zabezpieczenia laptopa przed kradzieżą, dwa porty USB 3.1, diodę statusu baterii oraz złącze combo jack. Dzięki obecności modułu TPM 2.0 pozwalającego na szyfrowanie danych na dysku, Dell Latitude 3380 może posłużyć jako ciekawe rozwiązanie biznesowe. Mimo swojego niepozornego wyglądu, sprzęt jest wykonany bardzo solidnie, zawiasy są trwałe, pozwalają na obrót ekranu do 180 stopni, są odporne na wielorazowe zamykanie i otwieranie klapy matrycy. Największą zaletą tego Della jest jego prostota i niezawodność. Laptop, dzięki niewielkim rozmiarom, w połączeniu z długim czasem pracy na baterii, znajdzie zainteresowanie w zarówno małych i średnich firmach, a nieduża cena zwróci uwagę również rodzicom uczniów, którzy pilnie potrzebują pomocy naukowej. Tak jak zawsze, jeżeli Was zainteresowałem, wpadajcie do opisu, tam znajdziecie linki do karty towaru na naszej stronie AMSO.